Siemanko, siemanko, siema, witam, siema, 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 o, siema, z tej strony, ty słuchasz tak 7-7, ja skończyłem robotę, wróciłem już do domu na swoją chawirę, żeby sobie posiedzieć, nie? I sobie nagrać po prostu jakiś kolejny super zajebisty materiał. Swetkowo zajebisty, jak to się mówi. Moi drodzy. Cyberpunk wyszedł. Wyszedł cyberpunk. Cyberpulok, cybergay, tak zwany. Cyberpulok, cybergay. Ja mam tutaj wersję 360. Xbox One. Xbox One, wersję Xbox One'ową. Cyberpunka, słuchajcie, którą tam ogrywałem. No to co, no, trzeba sprawdzić, nie? Trzeba sprawdzić po prostu. Wersja. Najnowsza wersja Cyberpunka. Cyberpuloka, moi drodzy. Czy ona jest w ogóle jakkolwiek, bym powiedział, grywalna, prawda? Także palmy sobie nasze sprzęty. Sprzęty a la tekowe, bym powiedział. No i co, moi drodzy, no, CD Projekt Red w końcu postanowił tutaj, że nam wrzucą tego patchyka, nie? Że w końcu wydadzą jakąś next genową, rozumiecie, wersję. Pierwsze, co tu się rzuca mi w oczy, to już na starcie zmienili pierwszą jakby pierwszą tapetę tej gry. Mamy teraz kobitkę, żeńską wersję V, tak gwoli ścisłości. Jeszcze się w ogóle z internetem nie połączyło nawet. Wersja, moi drodzy, nawet nie jest, wersja 1.5.0.2, wersja 1.5.0.2, taką wersję dostaliśmy, oznaczenie Xbox Series S, Xbox Series X, czyli dwie najnowsze konfiguracje, chociaż powiem wam, że ja widziałem tą wersję Cyberpunka na Series S-a, jakieś gigantyczne dropy, spadki, jakaś tragiczna w ogóle optymalizacja, chociaż nie mam możliwości sprawdzenia tego tytułu na Series S-ie, bo nie posiadam, bo nie jestem kuźwa tak mocno nabity forsą jak Tom Swidek, który kupuje wszystko, wszystko, ale już nieważne, już odchodźmy od Toma Swidka, kręćmy ten shit, tą kanoradę, kabaret, który dalej trwa, zobaczymy jak będzie. Dobra, przechodzimy na drugi obraz, moi drodzy, na cyberpunka. Ja sobie tu jeszcze dorzucę, rozumiecie, słuchafony, żebym cokolwiek słyszał tego czegoś tam, kuźwa. Paniemy sobie herbatunkę. Drodzy, cyberpunk. Ostatnia nadzieja gry dla ludzkości, chyba tak powiem. Bo tytuł, no niestety, kuźwa, bardzo mocno niedoceniany. Ja swoją recenzję, że tak powiem, wrzuciłem na kanał. Słuchajcie, Cyberpunk 2077 dostał sporo nowej zawartości, poprawienie NPC-ków, poprawienie podobno ruchu ulicznego, mamy możliwość kupowania mieszkań przez Wii, mamy możliwość ulepszania mieszkań. No nie wiem, czy to jest fajne, no my to temu średnio recenzujemy, ale zawsze jakaś, zawsze jakiś nowy, wiecie, zawsze jakiś nowy kontencik. Kolejna grzesznica czeka na spotkanie z sędzią. Szukam kogoś, kto przyspieszy jej podróż w zaświaty. Szczegóły w załączniku. No i co tu mogę generalnie powiedzieć na pierwszy rzut oka? Słuchajcie, gdzieś tak bliżej, jak to się prezentuje. Więc tutaj co nieco pewnie poprawili, bym powiedział, i grafiki. Ja powiem, bardziej to jest zmodowany tytuł, bardziej gra na modzie niż kuźwa nowa grafika. No ktoś, kto myślał, że w ciągu roku
wydadzą Cyberpunka na jakiejś nowej grafice, totalnie nowej grafice, no to chyba, moim zdaniem, chyba zwariował, tak? Chyba mu się coś niedawno kupitem zrobiło. Mówię, bardziej mi to przypomina moda niż next-genową grafikę, ale na pewno jest lepiej niż było. Widzę, że jest na pewno dużo ostrzej. Lepsze, jakby to powiedzieć, niektóre kiny, detale, jakieś pierdolety, chociaż mówię, no nie ma jakby to jakiejś takiej mega, wiecie, rewelacji. Ruch uliczny. Wiedzieli, że poprawili ruch uliczny. No zobaczmy, czy ten ruch uliczny rzeczywiście jest poprawiony. No jest tych samochodów trochę więcej. Te renderowanie tych samochodów, a raczej dogrywanie się ich też poprawili. One się już tak dziwacznie nie pokazują, jak wcześniej się pokazywały. Bo wcześniej to naprawdę, moim zdaniem, była taka lipa z tymi samochodami. One gdzieś tam pewnie w oddali się będą. W oddali jednak dalej widać, że to się dogrywa. Musimy okiem sobie jeszcze jakieś dziwne tam rzeczy z tymi samochodami. No jeszcze sporo do poprawienia. Boże, ile ja tu mam rzeczy. Nie wiem, oboje jakieś lecą. Dam radę. Ale ja nie mogę ich zabić w tym samochodzie. Bo moim zdaniem popsuli. O, skąd się tych NPC-tów, które wziął? Ciekawe jak z policją. Robili. Nie mogę strzelać. Dlaczego? O, mamy pierwszy błąd już. Już mamy jakiegoś błęda jeszcze na dodatek, go uchwyciłem. Holy shit. No policja dalej nie jest poprawiona, widzę. Dalej dupa. Czarnia to dalej po prostu wyskakuje, nie wiadomo skąd. Powiedział biednie, to mi się nie podoba w ogóle. No ale dobra, coś tam, ten ruch jakby jest troszkę mniej. Ja powiem, że w ogóle ten Cyberpunk najlepiej wyglądał na początku, jak wydali go w ogóle i nie poprawiali, bo co wypuszczali upgrade, znaczy upgrade, co wypuszczali patcha, to był downgrade grafiki i coraz gorzej to po prostu wyglądało, no. Na pewno teraz Cyberpunk troszkę lepiej wygląda, na pewno tak, to nie jest gra 9 generacji, raczej tytuł mocno podkręcony 8 generacji. No twórcy się tu chwalą też różnymi trybami gry. Czy ja te różne tryby gry... W ogóle zobaczmy menu. No menu tu się też widzę niewiele zmieniło, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o postać, no to jest jakiś postęp. Jest jakiś postęp, bo ja widzę, że no są jakieś lepsze cienie. Tak się troszkę bardziej wszystko odbija, robi, ale słuchajcie, rzućmy okiem na te tryby graficzne, one gdzieś tu powinny być po prostu ustawienie, przez nowa zawartość gry. Aha, celowanie do broni, jakieś pierdolety, widzę tu pewno w ogóle różnych bzdetów, no nieważne, ustawienia, moi drodzy, ustawienia, grafika, no to raczej nie tu, to będzie chyba wideo. Tryb wydajności mamy zrobiony. Jest jeszcze... A, jest tryb ray tracingu i tryb wydajności. Ray tracing, tryb wydajności... A, momencie, chyba bym chciał... To daje tryb ray tracingu, tak? Tryb wydajności zapewnia płynniejszą rozgrywkę 60 klatek na sekundę przy użyciu dynamicznego skalowania rozdzielczości do 4K. Tryb ray tracing zapewnia fotorealistyczne renderowanie cieni oraz odbić. Umożliwia rozgrywkę w 30 klatkach na sekundę przy użyciu dynamicznego skalowania 4K, to może ray tracing. O, jest różnica z tymi klatkami, naprawdę to widać rzeczywiście, że 30 klatek to jest dużo mniej. Czy jest lepszy na ray tracingu? Powiem wam, poza tym, że zaczyna mi dosłownie oczy boleć na tych 30 klatkach. Czy ten ray tracing jest coś wart?
Wam bardzo, bardzo średnio z tym ray tracingiem, więc może wróćmy do wydajności. O jest, to od razu lepiej. Dużo lepiej. A słuchajcie, przebijmy sobie jeszcze, nie mogę w tym momencie, na sobie mam psiarnię, rozumiem, dobra. Policja się straci. Biegajmy gdzieś. Czemu ta policja się nie chce stracić? Halo. Pomóżcie! Jeszcze coś rzuciłem, nie wiem co nawet. Gdzieś poskakiwa, coś poglądać. No jest lepiej, nie powiem, ale no... Ja mówię, bez rewelacji. Tu zmienili troszeczkę, widzę, że tak powiem, zmianę czasu. Jakieś nowe tutaj jest. Nowa animacja. Dobra, jest noc. Zobaczmy, jak to się wszystko prezentuje w nocy. No w nocy powinno się to lepiej prezentować, powiedzmy. No to już takie troszkę bardziej lepsze odbicia. Okej. Okidoki. Okidoki. Jest jakiś chłopek. Na pewno Cyberpunk poszedł w lepszą stronę niż był, tak? Nie powiem, próbowali tu coś zrobić. A ty tiri, que pasa moreno, que pasa moreno. No, są takie twarde są tu. Jest mudo dopiero teraz. Mój kabrón, kurwa, dobrze, że to nie ja. Oj. Kurwa, świerki. Chłop, kurwa, dostał strzała. Dobra, co tu jest górne? Szybki? Olo? Nie powiedział, że szybki. Czyli na strzały weźmiemy. Dobra, poszczeraliśmy sobie troszkę. Nie wiem, co się tam stało. No, tak jak mówiłem, na pewno dużo lepiej wyglądają. Całe otoczenie lepiej wygląda. Użyli na pewno jakichś lepszych. Tutaj, no nie ma to nazwać fachowo skinów, nie skinów, no. Teksturowania, o. Dużo lepszego oteksturowania użyli w tym Cyberpunku. Ale no mówię, no nie ma tu jakiejś mega dużej rewelacji. Już jeden błąd też wyłapałem na grze, więc dalej dziwne błędy w grze występują. Tego się oni chyba nigdy kompletnie już nie wyzbędą. No i co tu dużo gadać, no Cyberpunk jest taki jaki jest, no. Ja po prostu polecam już olać i czekanie na jakieś większe innowacje w tym tytule i zacząć po prostu w ten tytuł grać, no bo no co tutaj dużo powiedzieć, co tutaj dużo zrobić, no kurczę, jest jak jest, no przerosło ich i tyle, nic się na to kuźwa, no nic się na to nie poradzi, no musi być tak jak jest, nie? Każdy oczekiwa jakiegoś mega hitu na miarę Wiedźmina 3, przynajmniej po Wiedźminie 3, no ale co, nie udało się, nie? Nie udało się. Także tak wygląda w nocy, jest na pewno poprawa, jest na pewno lepiej, jest dużo ciekawiej niż było. Myślę, że na 9 generacji jak najbardziej fajnie można ograć, fajnie się już pobawić i tyle, nie czekać dłużej, tylko grać i już, bo fabularnie tutaj jest naprawdę spoko. No ja tam zrobiłem recenzję tej gry. Fabuła naprawdę była hitna, także moi drodzy, no tyle. Ja, moi drodzy, jeżeli chodzi o Cyberpunka, słuchajcie, też jeżeli chodzi o Cyberpunka w patchu 1.5, ja mam wersję xboxową, nie wiem jak to się sprawuje na PlayStation 5, bo nie posiadam wersji PlayStation 5, nie posiadam edycji. No też zwróćmy uwagę na to,
że tytuł zarówno na Xboxa, jak i na PS4 odpala się w zestrzeń kompatybilności, tak? Więc tutaj nie oczekujmy jakichś mega cudów. No twórcy na pewno poprawili sporo w tym tytule, chociażby w tej samej grafice. Gdzieś tam jest lepiej, aczkolwiek no ja nie widzę masakrycznego przeskoku i powiem wam szczerze, że gdybym czekał rok czasu na tą grę i jej nie ogrywał i czekał na tego patcha generacyjnego, byłbym mocno zawiedziony i bez sensu było czekać. No ja ten tytuł mam za sobą, aczkolwiek jeszcze tam jakieś misje poboczne zostały, pewnie jakiegoś sobie live streamka z tego pitolne jeszcze na kanale. Ale tyle, jeżeli chodzi o ten krótki, poglądowy materiał z Cyberpunka, moi drodzy. No, taki jest Cyberpunk. Patch 1.5 troszkę poprawił, troszkę świeżości, który wstawił od siebie. Mogę dodać, żebyś sobie sam spróbował, kolego i koleżanko, pograć w ten tytuł, sam go ocenił. Dla fabuły warto, dla aspektów technicznych już dużo mniej, aczkolwiek na pewno ten patch 1.5 wprowadza sporo świeżości, tak jak mówiłem. Kumpl złoty, koleżanko złota, zostaw subskrypcję kanału, łapkę w górę, łapkę w dół, komentarzyk i do następnych materiałów na moim kanale. Jeżeli chcesz więcej takiego shitu, który teraz nagrywam, no to kumpl, no pisz w tych komentarzach, piszcie, oceniajcie, a ja będę się dostosowywał. Pamiętajcie, że te materiały są dla beki robione. Chodźcie do nich na luzie, na lajcie, tak jak ja do tego podchodzę i widzimy się niebawem. Hej, ona, czym tak, ile idę grać.